sobie zupy? Tak. Koło mnie stoi pan Mariusz Bizewski, który no, sporo czasu spędza nad wodą, no i nam powie troszeczkę, czy tędy droga, bo zakupiłem troszeczkę sprzętu. Tak jak wiecie, jestem laikiem, nigdy leszcza nie złowiłem, a dzisiaj będziemy leszcza łowić i co jeszcze? No, przede wszystkim leszcza, jak będzie, chociaż trochę jest za spokojna woda, no ale pewnie coś się tam złowi. No i w nocy może jakaś flądra, czyli gładzica, zimnica lub stornia, może też podejdzie. Dobra, mam taki oto haczyk i teraz to taki jest... No ma te zadziory specjalne tam na glizdę, no, ładnie wygląda, jeszcze taką wizualizację nam zrobili z glizdą. Czy to jest dobry haczyk na dzisiejszy dzień? No według mnie może być na leszcza. Okej, wielkość 4, zgadza się. No, ja używam dwójek trochę innych, ale ten będzie dobry. Bo to już się też naciąłem wcześniej na poprzednich zawodach, które mieliśmy w Łebie, bo kupiłem dwójki, ale te dwójki były jakieś takie dziwnie małe. No. I ten nie ma co aż mocno patrzeć na ten, nie, rozmiar. Nie, bo ja używam dwójek, czyli niby większych, ale są mniejsze od tego. Znaczy no wielkością podobne. Mm-hmm. Tylko że ale powinien się nadać. Dobra, czy takie typowe przywieszki, zestawy takie flądrowe, które, no bo to chyba są flądrowe, co? Tak, to są typowo flądrowe haczyki. Typowo flądrowe, to te rozumiem, że dzisiaj po zapadnięciu zmroku śmiało można próbować tym, bo... Kawałek rybki założyć i śmiało łowić na te zestawy. Wszystkie są dobre, bo flądra lubi takie różne świecidełka, gadżety. Tak. I powinno to się przydać. Dobra, a teraz wracając do tego leszcza, bo jeszcze kupiłem sobie, wiecie, takie big worms, czwóreczki. I teraz pytanie jest, co z tym? O, no glizda wygląda, powiedzmy... Bardzo dobrze. Tak. I teraz... Typowo na leszcza. Typowo na leszcza. Tak. I ile tego na hak trzeba wrzucić? Ja zakładam 4. Cztery, powiedzmy. I taki pęczek nam się powoli tak, i później jak wyciągam, to tam zostaje obdubany, to jednego dokładam i znowu zarzucam. Nie, że wyrzucam stare, bo one są bardzo żywotne. Tak. Długo się, bo to dendrobena, długo się trzyma, rusza się, nie tak jak rosówka, bo rosówka nam się wypadnie i bardzo dobre na leszcza. Nie? No leszcz, okoń, super. Czy okoń dzisiaj też będzie brał? Jak to wygląda? Tego jasnowidzem to nie jestem, ale... No nie, ale powiedzmy, bo nie powiedziałem tego na początku, jesteśmy koło Ostrowa, tak? Tak. Czyli no taka... Znaczy to jest typowo bardziej leszczowe łowisko. Okoń to bym tam polecał na okolice Kamienia, czyli Rozewie. Ale tu też się trafia, nie tak często jak na Rozewie, ale też można czy Płoć, czy Okonia. Ale bardziej bym liczył na leszcze. Tak. Mamy, nasze stanowiska są podzielone z jednej strony rzeki i z drugiej strony rzeki. Ta rzeka ma duży wpływ na to, jakie tutaj są ryby? Nie powiedziałbym, że rzeka ma wpływ, tylko że na pewno lepsze łowiska będą po prawej stronie, bo tu jest bardziej zróżnicowane dno. Tu mamy torf, kamień, dziury, doły, a po lewej stronie Czarnej Wdy to sam piasek. No, tam bardziej płastuga, coś takiego. Leszcz też się może trafić, ale nie jest to, co tu po prawej stronie, gdzie jest to bardziej zróżnicowane dno. Oczywiście więcej zaczepów, ale gdzie jest kamień, gdzie jest dziura, no jest więcej leszczy. No dzisiaj przełom czerwiec-lipiec, taki sezon na leszcza to jest właśnie teraz, czy lepiej troszeczkę poczekać i w lipcu jest jego więcej? Znaczy według mnie Eldorado leszczowe to jest sierpień. Sierpień. Ale w tym roku wyjątkowo wcześnie zaczął się ten leszcz, bo już mi się tam udało tam kilkanaście sztuk i to niezłych, bo parę sześćdziesiątek nawet. I wyjątkowo wcześnie. Tak. Bo to rok, znaczy, bo na przykład sezon leszczowy najlepszy sierpnia. W zeszłym roku w sierpniu ani jednego leszcza się nie udało złowić. Bo przyszedł zimny front, była zimna woda, za to brały dorsze i flądry. Także to wszystko zależy od pogody. Mm-hmm. No.
Dobrze, i tutaj już rozmawiałem z kolegami i oni mówią, że teraz tak, na początek to faktycznie nastawić się na tego leszcza, ale później po zapadnięciu zmroku jednak no, próbować te flądry wyhaczyć. Próbować, bo to jeszcze nie jest tak późno, czerwień, no jeszcze ta flądra powinna być. Coś jeszcze oprócz tego? No bo no, węgorz, wiadomo, okres ochronny, okoń, płoć i płastugi, leszcz. Na dorsza bym nie liczył, za ciepła woda. Mhm. Dobra, ale głównie chyba jednak ten leszcz, czy jakieś jeszcze z mniejszych rybek, nie wiem, też się nastawiamy na coś? Nie. Nie liczyłbym tu na nic innego. Tutaj, w tym miejscu nie. Nie. Czyli głównie leszcz i flądra. Okej. Okay. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. I no, mniej więcej tego typu zestawik to jest no, to coś, co musimy mieć, żeby w ogóle zacząć naszą zabawę, no a po zapadnięciu zmroku to przerzucić się na to? Tak. Z tego haka? Polecam. Ale nie zmieniałbym tylko na flądrę, bo leszcz w nocy tak samo weźmie jak w dzień. Mhm. Czyli leszcz całą noc bierze? Też. Nie ma czegoś takiego jak na jeziorze, że bierze tylko w nocy albo tylko rano. Jak żeruje, to bierze całą dobę. Dobra, a taki wczasowiec, który tutaj przyjeżdża z rodziną i no rodzina sobie tam, no wiadomo, żona nie chce w nocy siedzieć na plaży, bo się nie opali, żona i dzieciaki się za dużo nie pobawią. Co on może w dzień połowić? Leszcza? Typowo leszcza. Leszcza. Daleko trzeba zarzucać w dzień, żeby ten leszcza wyhaczyć? Nie wiem od czego to zależy, ale czasami leszcz bierze w odległości 50-60 metrów od brzegu, a czasami to jest 100-120-130 metrów od brzegu. Mhm. On żeruje raz za pierwszą rewką, czasami pod drugą rewką, za drugą rewką. To nie ma reguły. Trzeba wymacać, jak to się mówi. Wymacać, no. No ale jest szansa, żeby w dzień złowić leszcza, więc to już jest naprawdę coś. No tak, dokładnie. Dlatego wczasowicza mega rewelacja po prostu. No dla jego żony też. To przyjemne, spożyteczne jest. Dzięki. Czerwiec, kolejne zawody z cyklu KLS, koło mnie stoi pan Jacek. Panie Jacku, dzisiaj no, słyszałem, że tych wędkarzy jest sporo. Ile ich jest? No na obecną chwilę mamy 64 wędkarzy zgłoszonych. Tak, a tutaj koledzy właśnie mówią, że dojeżdżają następni, czyli no przebijemy to 70? Kto wie, nie? No jest duża szansa, ale myślę, że jednak 70 nie przebijemy. Dzisiaj zawody jednoturowe, aczkolwiek jesteśmy po dwóch stronach rzeki, tak? Tak, jednoturowe są zawody, czyli rozgrywane w jednej turze, natomiast dwusektorowo. Z tego względu, że jest bardzo dużo zawodników, a łowisko jest ograniczone, także podzieliliśmy łowisko na dwa sektory. Mhm. Jakich ryb się dzisiaj spodziewamy? No, liczymy na leszcza, okonia, flądrę.
Tutaj okonia też złowimy przy tej rzece, bo słyszałem tutaj, że okoń to lepiej tam gdzieś tam przy rozewiu, gdzieś tam jakieś kamienie muszą być, a tutaj dosyć ta plaża taka, no plaża i dno morskie takie dosyć płaskie. No zdecydowanie rozewie jest dużo lepszym miejscem na okonia, ale myślę, że sporadycznie okoń się trafia, może nie aż nie tak sporadycznie się trafia, ale jest okoń nie tyle co jest na rozewiu, tym bardziej jest dosyć dobre miejsce, jest bliskość słodkiej wody w ujście rzeki Czarnej Wdy, także myślę, że oko nie będą. Dzisiaj zaczynamy o godzinie 19, tak? Rzucamy wędki? Tak, o 19 jest rozpoczęcie zawodów, tak. Dobra, czyli tak, wędkujemy całą noc, bo od 19 do 6 rano. I teraz dlaczego w nocy organizujemy te zawody? Z racji na wczasowiczów czy z racji na żerowanie ryb? No chcieliśmy po raz pierwszy, są to zawody nocne z cyklu klubowej ligi sportingu. Na pewno ograniczyło nas to ilość wczasowiczów. Nie chcemy kolidować z wczasowiczami, każdy ma prawo dostępu do morza, nie chcemy im utrudniać plażowania, ale jednocześnie liczymy na współpracę wieczorem plażowiczów w kierunku naszym. To nocne wędkowanie dużo się różni od tego w dzień, bo w dzień bierze leż, w nocy teoretycznie też bierze. Czy w nocy można liczyć na większą frekwencję ryb? No teoretycznie tak. Przede wszystkim węgorz. No, w tej chwili jest zakaz łowienia węgorza, także węgorz nam odpada, ale flądra. Liczymy jeszcze, że flądra w nocy będzie biła. Ile pasa plaży zajmujemy? Co ile są stanowiska tak pirazy drzwi? No takie pirazy drzwi teoretycznie to 45 metrów, czyli załóżmy jest to około 3 km plaży zajętej. Ta plaża tutaj po stronie od rzeki licząc w stronę Karwi, ona jest nie tyle co plaża, co ta woda, ona dno jest troszeczkę mniej urozmaicone, bardziej płaskie, tak? A po tej stronie jest troszeczkę lepiej, bo słyszałem, że torfy są i troszeczkę to dno jest bardziej urozmaicone, to prawda? No tak, jest różnica w dnie w sumie. Bardziej teoretycznie takim lepszym łowiskiem jest odcinek od Czarnej Wdy, od ujścia do kierunku Jastrzębiej Góry. Gorszy jest do Karwi i dlatego podjęliśmy decyzję, że podzielimy to na dwa sektory, żeby każdy miał równe szanse, nawet przy gorszym łowisku. To są kolejne zawody z cyklu KLS, czyli Klubowej Ligi Surfcastingu, aczkolwiek mogą w nich uczestniczyć osoby, które po prostu nie są zrzeszone w żadnym klubie, tylko po prostu chcą spróbować swych sił i stanąć szranki z Wami? Tak, jest. W tym roku podjęliśmy, w sumie w tamtym roku już podjęliśmy taką uchwałę, w sumie decyzja została podjęta przez kluby, które zorganizowały Klubową Ligę Surfcastingu, że zawody KLS-u są ogólnodostępne. Ma to na celu przede wszystkim propagację wędkarstwa surfcastingowego, czyli łowienia z plaży oraz żeby wędkarze, którzy łowią z plaży, w jakiś sposób ich zorganizować, zrzeszyć w klubach, w stowarzyszeniach. Czy te nasze klubowe zawody, czyli ten nasz KLS w cyklu całym rocznym, można uznać za taką największą imprezę tutaj w Polsce surfcastingową, czy jednak takie strzały, nie wiem, jak na przykład Grauwel, czy to jest takie większe? No ja jestem, pomimo, że jestem jakimś współorganizatorem Klubowej Ligi Surfcastingu, być może to będzie trochę takie moje podejście bardzo tendencyjnie, ale uważam, że Klubowa Liga Surfcastingu jest to w sumie największa impreza wędkarska surfcastingowa w Polsce i podejrzewam, że jedna z większych w Europie. Tak, no bo mamy jednak tych zawodów jest 5, tak? W skali roku? Tak, jest 5 zawodów. Każdy klub, członek Klubowej Ligi Surfcastingu organizuje swoje zawody, choć w tym roku już mamy więcej członków klubów w lidze, ale nie każdy to może organizować. Czyli mamy 5 różnych terminów, 5 różnych lokalizacji, no i w tym momencie chyba najciekawsze to są zawody, bo nawet wiecie, taki Grauwel czy tam jakieś Grand Prix, no to jednak mimo wszystko tych lokalizacji jest mniej, no i chyba frekwencja mimo wszystko jest mniejsza, bo tak jak widzimy tutaj 70 osób jest na tych zawodach, no ale tak jak mówiłem wcześniej jest 5 różnych tur, więc jakby to pomnożyć razy 5, no to jest na pewno naprawdę wypas. No w tamtym roku liga, że tak określę, przewinęła ponad 90 wędkarzy. W tym roku myślę, że na pewno grubo przekroczymy setkę.
No to gratuluję i życzę takich, żeby co roku było coraz więcej. Dziękuję bardzo, dziękuję. Drugie miejsce Bartosz Merik. Brawo Bartek. Pierwsze miejsce Roman Felkner. Brawo. Panie Romanie, ja widziałem w tym wypadku. Zdjęcia nam się pokazać. Ale było mówione, żeby do wody nie wchodzić. Miałem nurka tam. Teraz za drużynowy. Trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie Andrzej Dechnik, Mariusz Synak i Piotr Formela. Klaski! Pierwsza trójka! Panowie, naprawdę było bardzo ciężko. Wiemy. No, północy przespał. Bo był zmęczony ciągnięciem. Drugie miejsce, drużyna w składzie Zbigniew Kruszyński, Jerzy Krajewski i Konrad Dobrzyniak. Brawo! Pierwsze miejsce drużyna w składzie Grzegorz Wiodrowski, Krzysztof Białoki i Grzegorz Gęża. Brawo panowie! Kolejny z zachodu. Tak, to będzie.
Panowie, panowie. I teraz zaczniemy od piątego miejsca indywidualnie, czyli Karol Wawrzyniak. Zapraszamy jeszcze Karola. Wawrzyniak Karol. Zielony Szuczek. Karol Wawrzyniak. Nie ma? Jestem. No. Piąte miejsce indywidualnie. Czwarte miejsce. Midzielski Marek. Brawo. Trzecie miejsce Grzegorz Krężel. Drugie miejsce Andrzej Dechnik. Brawo! Andrzej, daj pozór. Andrzej. Tutaj zdjęcie dla małżonki. Pierwsze miejsce indywidualnie zajął Zbigniew Niechelowski. I jeszcze mam ostatni dyplom dla najmłodszego zawodnika, którym była moja córka. Całą noc przysiedziała, praktycznie nie spała. Brawo! Brawo! To już zasługa mamy. I jeszcze mamy takie wzmianki, trzy tylko wrotki mam do losowania. Tutaj moja córka wylosuje. Trzech szczęśliwców. Ciężko było rozdzielić, więc rozlosujemy. Sponsorem, pragnę zaznaczyć, że sponsorem był Wędkarski.com oraz firma Lorpio. Brawo dla firm. Losujemy oczywiście nie stanowiskami, tylko list, jak jest, kto zapisany na liście. Zgodnie z listą. Tak jest. 15 poproszę. Numer 13. Kto to listę? Nie, stanowisko. Lista. Numer 13. Sobota Leszek. Gratuluję. Możesz się zrzucać też, nie? Ty leżej, ty źle zapisywałeś, Pomieszaj, bo już pomuchem wszystko wejdzie. Numer 42. Domek. Nie ma! Dalej! Hebel Henryk! Nie ma! Ale to można by było, może rodzina! 17! Kurde! Hebla nie ma! Karpienia Andrzej! Nie ma! 17 ma w życiu! Ale to jest z listu! Nie ma! Dalej! Śliwiński Krystian! Nie ma! Dwadzieścia! Synak Mariusz! Nie ma! Poczekaj, ja z tatą się zgadzam, że też... Osman! I ostatni... Wyspał! 23! Kuzbicki Mirosław! Nie ma! No i dziękujemy za przybycie wszystkim zawodnikom, oczywiście za tak liczne przybycie zresztą. Nie spodziewaliśmy się, zapraszamy na następne edycje KLS-u. Najbliższa KLS jest...